No hej, cześć, siemanko wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy, a to już kolejny materiał z gry Diablo 4. No i dzisiaj udałem się od razu do Edana, żeby już po prostu porozmawiać z nim, więc zakończymy to zadanie. Pamiętajcie oczywiście, żeby strzelić lajka, jak będzie się podobało, a powiedzmy, że udało nam się odnaleźć już ten amulet. Pokaż mi. Już to czuję. Wołania cichną. Bardzo ci dziękuję. Nie wiem, czy bez tego mógłbym się dłużej opierać. Okej. Okay. Dziki księżyc. Dobrze, dobrze. Mamy to z głowy. Super. Przy okazji pojawiło się nowe zadanie. Bo jego nie było tutaj dostępnego. Okej. Okay. Bardzo dobrze. Destrukcja pająków. Super. Co my tu mamy? Słuchajcie. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Grizzly oczywiście. A jakżeby inaczej. Chwila. Chciałem sobie zobaczyć, co dostajemy. Słaby eliksir odporności na cień. Okej, okay, może być. Dobra, tak więc słuchajcie, skoro pojawiło się nowe zadanie w tym regionie, no to się nim zajmijmy, bo to tak głupio, tak wiecie, iść dalej, omijać. O nie, tak nie robimy. Lepiej zająć się wszystkimi sprawami, które tutaj nam jeszcze pozostały, zanim ruszymy dalej oczywiście z fabułą. O Jezu, z dwóch stron atakują. Atakują! Dawaj go, palownika jednego, drugiego, trzeciego. O cholera, ile tego tu jest? Masakra. Dobra, potrzeba tutaj jakiegoś chyba większego działania na Magrusa złodzieja posoki. Nazwy jak zwykle piękne, nazwy zawsze piękne. Ej, dobra, potrzebuję szkieletów. Dobra, szkielety już są, super. Góralskie buty, może dobre? Nie, no gdzie dobre, kurde, cały czas ostatnio. Jeżeli już coś wypada, to takiego, wiecie, no mocno średniego niestety. Bardzo mocno średniego, tak być nie powinno, no ale to tak jest, no co. No już, esencja zaraz powróci, kolego, zaraz będzie. Dobra. Gdzie to zadanko? A w ogóle 35 poziom, ja powiem szczerze, że chyba jak na ten poziom, słuchajcie, moment, w którym jestem, to tak właściwie to jest chyba już rozpoczęty, to jest na pewno rozpoczęty drugi akt. To chyba nie ma co narzekać, że mam 35 poziom. No dość ładnie to idzie, no ale jak się robi te wszystkie, wiecie, zadania poboczne, no to to wszystko naprawdę potrafi urosnąć do dość dużych rozmiarów, jeżeli chodzi o poziomową. No, już znikaj. Gdzie my tu mamy iść? Dobra, jesteśmy u celu. I mamy tutaj niejakiego Artaira. A tu mamy pieńki, które mi przeszkadzają. A, jesteś znakomicie. Znalazłem kogoś, kto chce porozmawiać o tym, co się dzieje. Siofro, powtórz proszę naszemu przyjacielowi, co mi powiedziałaś. Jakiś czas po tym, gdy kozłoludy stały się naprawdę poważnym problemem, zaczęliśmy dostrzegać polujące na nie wilkołaki. Edan dostrzegł je pierwszy, obok dawnego domu Lorkana i Uru. Powiedział, że poczuł zew, by dołączyć do łowów. Wkrótce wszyscy to poczuliśmy. Wielu wciąż się opiera, ale widzisz, co stało się z resztą? Kiedy przemienią się w te potwory, nigdy już do nas nie wrócą. Mam pewną teorię, ale potrzebuję więcej informacji. Pomożesz mi przeszukać gospodarstwo Lorkana i Une? To chyba tam wszystko się zaczęło. Jasne. Jak najbardziej, zrobimy to, tylko gdzie ona... Aha, tam jest, dobra, słuchajcie, chodźmy. Pierwszy pośród wilków. No tak, czyli normalni ludzie przemieniają się w bestie. Dlaczego tak się dzieje? Co to wywołuje? No to jest obiekt naszych dzisiejszych tutaj poszukiwań. Mam nadzieję, że dowiemy się, co i jak, dlaczego tak się dzieje. No bo to trochę niepokojące, że zwykli, normalni ludzie, którzy, wiecie, wcześniej nikomu tam specjalnie nie zamienili, teraz przemieniają się w coś takiego. Dobra. Maruderzy klanu krwi.
No cóż, jak z... tutaj to chyba głównie kozłoludy, no i wilkołaczki. Dobra, dobrze, że osłona działa. Dobrze, że osłona działa. Co to za jakiś potężny siłacz? Historia Skosglen. O, przy okazji znajdujemy jeszcze jakieś, widzicie, ciekawe rzeczy. Jak za późno na ucieczkę? Uciekaj, uciekaj. No, nie jest nigdy za późno na ucieczkę, jak widać, nigdy. Dobra, dobra, dobijmy go, fajnie byłoby. No, come on. On jest już na wykończeniu. Dobra, udało się. Kimże ty byłeś? Kroniki Bregi. O, jeszcze przy okazji rozpoczęliśmy chyba nowe zadanie. Czyżby to było to? Tak, tutaj. Okej, dobra, fajnie, fajnie. Przypadkowo, ale jednak. Wisielcze pnącze. Gdzież tu mamy iść? Gdzie są te spalone gospodarstwa? O, w końcu coś innego. Ja lubię pajączki, bo jak wiecie, pajączki to jest po prostu najlepsza pożywka do wybuchu zwłok, absolutnie. W dużych ilościach szybko wybuchają. No normalnie, no nic, tylko wysadzać, dosłownie. Tylko wysadzanko, ale jak działa, to działa. O, im więcej pajączków. Dobrze. Zmykać mi stąd, zmykać. Od razu wysadzam zwłoki, żeby wiecie, to paskudztwo gdzieś nam tutaj się nie rozszerzyło na większy obszar. Jest tego paskudztwa niestety sporo, aż to za sporą. Zmykać. No i od razu. Tak jest, brawo. Jeszcze od razu, tak jest. Dobra, mam sposób, najważniejsze. Najważniejsze to znaleźć sposób na wroga, tak samo jak nie mam sposobu na rzeźnika cały czas. Ale kiedyś go odnajdę, spokojnie. Na rzeźnika też kiedyś przyjdzie czas. Halo? O proszę, słuchajcie, tego się nie spodziewałem, że się stanie. Haha, jak zwykle coś musiało później tak. Dotarliśmy do tego momentu i ewidentnie zacięło grę. Pierwszy raz się z tym spotkałem. A coś takiego boli. Coś takiego boli, ej, naprawdę. Dobra, chyba, słuchajcie, będę musiał dojść do tego miejsca jeszcze raz. Jak to się mówi, jak pech, to pech. Jakiś problem niestety. Na PlayStation coś takiego się od czasu do czasu zdarza. No co prawda w Diablo 4 jeszcze mi się nie zdarzyło. I czasami wyskakują te błędy od razu wielkimi literami, że wyrzuciło błąd. Ale no teraz ewidentnie coś się na chwilę zacięło i szkoda. Szkoda, bo będziemy musieli dojść tutaj jeszcze raz. No ale dobra, znowu jakoś bardzo daleko nie było, więc tragedii nie ma. Co nie zmienia faktu, że coś takiego potrafi, tak wiecie, jakby gdzieś dalej byśmy byli, no to wyprowadzić z równowagi. No ale tutaj nie ma tragedii. W ogóle w ten sposób możecie przynajmniej zobaczyć, jak wygląda moja postać z tej perspektywy. Nie wygląda jeszcze jakoś mega epicko, ale spokojnie, sprawimy w przyszłości, że będzie wyglądać no po prostu najlepiej, jak to możliwe. O! Jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony. Najazdy kozłoludów są coraz gorsze. W zeszłym tygodniu spaliły farmę Konala. Zginęła cała rodzina. Dawniej mogliśmy liczyć na ochronę druidów, ale nas opuścili. Zostawili po sobie tylko walące się ruiny. Okej, jestem pozytywnie zaskoczony, że pojawiłem się w tym miejscu. To jest plus Diablo 4, jak widzicie, że te autosave'y rzeczywiście są w tych kluczowych momentach. Więc dla mnie super, bo na przykład w Diablo 2 byśmy musieli zaczynać ponownie od obozowiska przykładowo, co nie? A to już jest bardziej uciążliwe, bez wątpienia. No dobra, ale... O Jezu, ile tego tu się kręci? No już, zaraz esencję znajdziemy, spokojnie. Zaraz się znajdzie. Problem w tym, że ja muszę znaleźć najpierw gospodarstwa. Tylko w tym obszarze, tak? Dobra, tutaj jest kolejne. Dziennik Uny, ale to jest ostatni wpis. W sumie nie wiem, którym był tamten. Naruszone tunele, oho! Pajęcze tunele, dobra. Dobra, to jest wpis trzeci. Chciałem po kolei lecieć z wpisami. Dobra, mamy wpis drugi. Wybrałam się wczoraj do Umbrowego Gaju, by przeszukać dobytek druidów. Lorcan nie chciał mi towarzyszyć. Powiedział, że to próżny trud. Znalazłam jednak niewielką figurkę wilka, emanującą dziwną mocą.
Jestem niemal pewna, że to dzięki niej druidzi zmieniali się w zwierzęta. Aha, okej, okay. Już można domyślać się, co się stało. Lorkan nie wie o wilczym totemie, a ja co noc wymykam się w odludne miejsca i próbuję odblokować jego moc. Prawie już nie sypiam, a kiedy mi się to zdarza, śnię o tym, że biegnę na czworakach przez knieje i poluję na kozłoludy. Wzywają mnie. To nie były sny, coś czuję. To nie były sny, moja droga. Tego ranka Lorkan wydawał się zmęczony. Skarżył się na dziwne sny. Czy on słyszy to samo? Dziś mi się uda. Czuję to. Odpowiem na wezwanie to temu, gdy mnie zawoła. Oho. A zatem to ona jest owym potężnym wilkołakiem. Dokładnie. Wzywającym na łowę. Poznaje totem, który opisuje. Zaraz. Słyszałeś to? Wow, wilcza groza! Dobra, wargowie i wilkołaki, cudownie. No jak nie. I wszystko naraz najlepiej od razu. Dobra. Panie drogi, za dużo! Dobra, osłona dobrze się aktywowała, czasami się przydaje. No już, więcej esencji. Bardzo bym chciał, ale najpierw musimy jakoś sobie to przeżyć. Dobra, wysać w tylu wargów, ile potrafisz. Wargowy to akurat najmniejszy problem. Ta wilcza groza jest znacznie trudniejsza do rozwalenia. Dobra, jeszcze. Czy to już wszyscy? Nie, to nie wszyscy. Oczywiście, że to nie wszyscy. Więcej wilczej grozy. Dobra, odsuń się, byle nie dać się załatwić za szybko. Dobra, trochę wysadzimy ich, troszeczkę. Lorkan! Lorkanie! O cholera, źle się dzieje. Bardzo źle się dzieje. Nie żyję. Lorkan zginął. To musiało się stać, nie mogło być inaczej, ale to wciąż nie koniec, słuchajcie, naszej batalii. Niestety. Artairzem. Wiemy, skąd się wzięły wilkołaki. To już coś. Może uda mi się to wszystko naprawić, o ile mi pomożesz. Najpierw musisz znaleźć ten wilczy totem. Potrzebujemy też krwi sojusznika i krwi wroga. Rytualne totemy druidów znajdziesz na Męczypolu i w Upiorczysku. Przy każdym odpraw rytuał, aby zebrać krew. Ja zbiorę pozostałe potrzebne rzeczy i spotkamy się w Upiorczysku. Okej, Upiorczysko. Te nazwy są jak zwykle piękne. Wnyki, znajdź totem druida. Dobrze. Czyli zaraz tutaj mamy. No tak, ale też miałby się chyba jeden obszar do sprawdzenia. Być może jeszcze go nie odkryłem. Nie, no i tak by się pokazał. Dobra, nieważne. Tak czy siak pójdziemy sobie za chwilkę tam. Bez wątpienia sobie przy okazji zobaczę, co my tutaj otrzymaliśmy. Czy cokolwiek wartego uwagi. No tak, ale to daje coś tylko dla druida w sumie. Ale czekajcie, bo to daje krwawą mgłę. 6% obrażeń na sekundę po zabiciu elitarnego wroga. Trochę lepsze, jest szansa na unik. Tutaj jest 3% trzymanego. No i tak weźmiemy to, mimo tego, że to jest dla druida. To weźmiemy sobie, bo daje lepszy efekt, jakby nie patrzeć. Więc może zostać, co nie? Tak mi się wydaje. Dobra, w tym czasie chodźmy oczywiście już dalej. Co jest? To nie była mój chyba efekt działania. To coś dziwnego, co się stało. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, załatwcie. O, rękawice, błagam. Rękawice by się przydały, jakieś zacne. I są lepsze. I zobaczcie, napływ krwi, tylko nekromanta. Plus 5 do wszystkich współczynników. Szansa na krytyczne trafienie. No, same dobre rzeczy. Nie powiem, że nie. Nada. O. A tu sobie tak po prostu ludzie... A nie, bo to jesteśmy tutaj. Okej, no. Tutaj nie jest już bezpiecznie, bym powiedział. W ogóle w takim miejscu jak to nigdy chyba nie było bezpiecznie. Nawijacze zwłok. No już. Nie pełzać mi tutaj. Powinny być nie nawijacze, tylko pełzacze. Większy sens by to miało, patrząc na to, jak one w ogóle wyglądają. Niedźwiedź grizzly. Dobra, grizzly. Dobrze jest. Co ja mam tutaj znaleźć? Totem. Oho, chyba znalazłem.
Nie, to nie jest totem. Dobra, już miałem cichą nadzieję, że totemik znaleziony, a tu nic bardziej mylnego. Okej. Dobra, co gdzieś, gdzie tu szukać? Może trzeba spaść? Może? Wow, 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 wow. Nie rób tego, nie rób tego, nie przekształcaj się. No nie, kolejny chłop. Rolnik, rolnik, który przeistoczył się w wilkołaka. No już, już. Chcę wam pomóc, chcę wam pomóc jak najbardziej. Ale nie jest to proste oczywiście. Dobra, ale przynajmniej dzięki temu znaleźliśmy sfatygowany posążek. Przeprowadź rytuał krwi na Męczy Polu. Okej, Męczy Pole w sumie nie tak daleko. Co to jest? Zyskujesz nietykalność. O, o, i to by się przydało przy elitarnych wrogach szczególnie. Albo jakichś w ogóle takich potężnych przeciwnikach. Dobra, 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 chodźmy, chodźmy, przeprowadźmy. Mamy to, czego chcieliśmy. Oho, to zło ludy, tak jakbym już nie miał was dość po ostatnich razach. Dobra, jest. Zgładź rozwścieczone kozłoludy. A to wszystko zaczęło się przez kozłoludy. Gdyby nie one, nie byłoby potrzeby przemieniania się. Dobra, mam jeszcze chwilę tą moją nietykalność. Chociaż ta nietykalność to tak nie działa tak na 100% jako nietykalność. Niestety. Ej, dobra, dobra, przydałoby się... Okej, ożywić chociaż jakiegoś szkieleta. Co to jest? Niektóre to są naprawdę jakieś takie olbrzymiej wielkości przeciwnicy. No, 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 no. Już, 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 już. Wysadź trochę. No. Tu jeszcze blisko. Ej, a gdzie moje szkielety? Dobra, ja wysadzam zwłoki, a tutaj zwłoki potrzebne i to na już. Dobra, spokojnie, spokojnie. Muszę jeszcze bardziej ulepszyć, słuchajcie, te szkielety. Szkieletów ulepszenia nigdy za wiele. Mają robić za mnie robotę, to niech robią, co nie? To niech robią. Dobra, ilu was tutaj jeszcze? No jeszcze trochę. No już, 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 załatwcie. To jest chyba... Nie, to nie jest ostatni. Wow, ej, bo zaraz zginiemy. O cholera, tego nie chcę, tego nie chcę, ale tu ciężko jest przeżyć, kiedy atakują z każdej strony. Znowu, zobaczcie, on powoduje jakieś oszołomienie. Dobra, 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 potrzebuję was więcej. Czy ja nie mogę wyjść z tego? O cholera, chyba nie mogę wyjść z tego obszaru. Dobra, potrzebuję szkieletów. Udało się, Jezu, jakimś cudem dziwnym, ale się udało. Dobra, butelka z krwią. Dobra, mamy przeprowadzić rytuał w upiorczysku, no dobra, czyli będzie naprawdę sporo tutaj, jak widzicie, biegania w te i we w te niestety. Ale no, co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Ja bym chciał już to zakończyć, ten cały krwawy obrządek, który ma miejsce w tych okolicach. No, 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 nie, nie pozwól, nie pozwól im przejść za szybko. No, oczywiście, że brakuje esencji, a co się dziwisz? Patrz, co tu się dzieje. Chłopie, patrz co tu się dzieje, z każdej strony nacierają, a tu jest jakiś Nuvius, Lagożygacz, okej, Lagożygacz, kto im daje te tytuły? Wyjaśnijcie mi, kto im daje te tytuły? Czy sami sobie nadają? Takie, o, wymiotuję, więc będę się nazywać Lagożygaczem, bo wuję plagę, moje żygi, no chyba tak to mniej więcej wygląda rozumowanie tych bestii. Tak, przynajmniej bym wstawiał. Dobra, udało się. Ojejaj. Dobra. Zbierzmy różdżkę, zbierzmy różdżkę. Moje biedne szkieleciki padają jak muchy w tych terenach niestety. No ale co się zrobi, co się zrobi? A, tu już kolejny. W ogóle zaraz 36 level. To jest plus tego, że bez przerwy ktoś nas nęka, co nie? Że gdzieś co chwilę ten poziom naprawdę nie wiadomo kiedy szybko się pojawia. Dobra, pierścionek, zabierz go. Chociaż z tych niebieskich raczej nie ma co liczyć tak naprawdę na to, żeby to było cokolwiek ogarniętego, co nie? Raczej tutaj złoto to minimum. A najlepsze to byłoby w końcu znaleźć coś unikalnego, bo dawno nie było. Banshee. Dobra, muszę przejść przez ten obszar. Tak, muszę przejść przez ten obszar, gdzie mamy wydarzenie. Dobrze, zbierz spaczone szczątki. Spaczone szczątki, spaczone. Dobra, już widzę mniej więcej, o, tu jakieś wisielce, spoko, dobra, chodźmy do tych, a ja już tu byłem, ja już te szczątki chyba zbierałem nawet, to wtedy było więcej tych szczątek tutaj, w tej okolicy, jak widać pojawiają się nowe w miejsce każdych jednych, oj, udało się, uff, co, złóż kości na spoczynek w pustym grobie, rozumiem, że pusty grób jest tutaj. Dokładnie. Dobra, mam nadzieję, że nie pojawi się nic, co będzie chciało mnie zabić. Voxit, pomiot zguby uwięziony.
Dobra, dobra, nie podchodzić. Widzę, że tutaj jeszcze z jakimś innym towarzyszem walczymy przy okazji. Nie pogardzę wsparciem, nie pogardzę. W sumie w tych wydarzeniach często zawsze ktoś nam się jeszcze trafia przy okazji, co nie? Dobra, dobra, dobra. Trochę wybuchu. I mamy to! Jest i skrzynia, a w skrzyni... Może w końcu coś dobrego. Zobaczmy. O! O! No proszę. To wydaje się spoko, no tylko to daje dobre efekty ta moja, więc wiecie, na razie wolę to mieć. Mamy też rzadki miecz, ale to też nic jakiegoś super dobrego. To daje lepsze odporności. Szczerze, chyba sobie to wezmę. I tunika jest lepsza. Dobra, może i ta jest, wiecie, unikalna. No i daje dobre rzeczy, no ale ja przede wszystkim zależy mi na pancerzu, więc no musimy doprowadzać do tego, żeby ten pancerz, ogólny pancerz rósł w siłę, bo bez tego niestety odczuwam coraz większy damage, który zadają mi przeciwnicy. Ale tak ma nie być. Dobra, chodźmy tutaj. Oho! Dobra, ale nie spieszmy się, bo jak potem nagromadzimy tych wrogów, bo sobie przebiegnę za szybko, to wiadomo, jak to się może skończyć łatwo. No już, 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 już. Maruderzy, maruderzy. Dobra. Już, cicho z tą esencją. Haj, siwo się liczy. Dobra, mamy. Mam nadzieję, że to jest już ostatnie miejsce, ale no niestety można się spodziewać, że czekać nas będzie też dużo, dużo, dużo walki. Zgładź rozwścieczone wilkołaki w rytualnym kręgu. No krew musi być. Standardowo, o jasna cholera. Ile tego się pojawia, ile tego się pojawia tutaj w okolicy. No już, 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 już. Coraz więcej wilczej grozy. Kurde, zamiast ich ubywać, to jest ich więcej, ale coś czuję, że zaraz wbijemy poziom. Może jakaś fala uderzeniowa ich rozwali. Nie obraziłbym się, nie obraziłbym się. No, wargo wiem. Come on. Kurde, coraz więcej gdzieś i tutaj w okolicy. Dobra, trochę wybuchu zwłok. Przyda się, przyda się. Cholera, napływa ich coraz więcej. Dobra, to już chyba koniec. Mamy to, słuchajcie. Butelka z krwią. Porozmawiaj z Artairem w upiorczysku. Dobra, na szczęście do upiorczyska nie jest daleko. Tu mieliśmy zadanie? Dzika natura. Okej, okay, dobra. W ogóle tutaj te poziomy... Wszędzie są podobne poziomy, czyli gdzie bym nie poszedł, to mogę się tym zająć. No dobra, no spoko. W ogóle muszę zobaczyć, słuchajcie, te składniki, które posiadam różnego rodzaju. Zobaczyć, czy moje... czy co tutaj mamy? Znowu wydarzenie? Nie, na razie wydarzenia nie chcę. Będę musiał sprawdzić po prostu, czy mogę sobie ulepszyć te eliksiry Artairzem. Kiedy cię nie było, badałem rytuał, który odprawimy. Przyzwiemy gdzieś Unę, a kiedy to zrobimy, zwiążę ją z tym miejscem. Jest pewien stary kurham w Umbrowym Gaju, gdzie nikt nam nie będzie przeszkadzał. Pokonaj ją tam, a ja zapieczętuję magię z powrotem wewnątrz totemu. Ruszajmy. No wydaje się być takie proste. Pokonaj Unę. No co to jest za trudność? Żadna, co nie? Żadna. Dobra, co my tu mamy? Opuszczony kurhan. Czy to nie jest to miejsce, które odwiedzałem? Chyba. Chyba. O, i dostaliśmy level up. Doskonale, doskonale. Dobra, to tak jak ostatnio mówiłem, chcę inwestować. Właśnie, co 5 sekund twoje szkieletowi kapłani leczą twoje szkielety. A jak najbardziej, dawać mi to. Dawać mi to, jak co 5 sekund, to szybko. To szybko, no tak, ale oni są naprawdę, potrafią być ranni dość często, więc lepiej mieć to z głowy. Dobra, już Banshee. Chcę mieć zakończony temat wilkołaków w tej okolicy, dla ludzi będzie bezpieczniej. Wbrew pozorom dla kozłoludów będzie bezpieczniej, no bo wszystko zaczęło się od tych piekielnych kozłoludów. Południowy Umbrowy Gaj. Dobra, jesteśmy w miejscu, na którym nam najbardziej zależało. Zapchlone psy. Serio? Znaczy, rozumiem, że oprócz tego, że one są zapchlone, to jeszcze są demoniczne, bo jakby wiecie, to, że mają pchły, to nie znaczy, że zaraz musimy ich ubijać, czy coś. Dobra, dotarliśmy. Dotarliśmy do opuszczonego kurhanu. No i Una. Coś czuję, że będzie ciężko ją pokonać. To tutaj. Umieść przedmioty na piedestałach, a ja rozpocznę rytuał. Przedmioty na piedestałach, powiadasz. Dobra. Jeden. Drugi. No i oczywiście trzeci. Mamy to. Na
Mejen Milkirata! Mejen Milkirata! Oho! O cholera. No niestety muszę Una zaklęty cień. Dobra, mam nadzieję, że ten boost dla szkieletów leczących nada się w jakiś sposób. Dobra, odsuńmy się. Póki skupia się na szkieletach, to lepiej dla mnie. Dobra, dobra, odsunąć się. Ej, zobaczcie! Okej, czyli tak jakby wywołuje jeszcze rzeczywiście ten cień się pojawia, który walczy dodatkowo. Kurde, ja się boję, że zaraz oprócz cienia, bo cienia chyba nie mogę nic w sumie zrobić tym cieniom, tak mi się wydaje. Nie no, muszę chyba skoncentrować swoje siły typowo na Unię. Dobra, straciła około połowy życia, chociaż to mało, a moje szkielety giną jak zapałki. O nie, jak za mało esencji. Cholera, dobra, jest źle, słuchajcie, jest bardzo źle. No już, mam dwa tylko moich dwóch szkieletowych magów. Już, pozbierajmy trochę życia, które leży. Dobra, no ja wiedziałem, że ty będziesz stanowić problem, szczególnie, że te cienie, nawet jakie poubijam, to nie mogę niestety ich wykorzystać do przywracania, co jest absolutnie najgorsze w tym wszystkim. Dobra, ja już nie mam wcale dużo eliksirów. Dobra, już. Moi drogi druidzie, przydałoby się, żebyś mi trochę pomagał. Nie obraziłbym się, dobra, dostaję. No już, ty teraz nie gadaj o esencji, bo jesteśmy bliscy zwycięstwa. Dobra, kończmy to. Udało się, nie wierzę, udało się. Uff, ale łatwo nie było. Szkoda, że tak się skończyło. Później zapieczętuję Kurhan, żeby nikt już nie powtórzył błędu Uny. Spotkajmy się w Upiorczysku. Chcę zobaczyć, jak radzą sobie pozostali chłopi. Dobrze. Wow. Okej, w Upiorczysku. Dobrze, chodźmy tam czym prędzej. Zaraz zobaczymy. Ciekawe, czy będą nam wdzięczni, bo wiecie, może jeszcze powiedzą, no bo ci chłopi też się przemieniali w wilki, jakby nie patrzeć. Tak właściwie w wilkołaki. Obnażone kły, dobra, chodźmy w to miejsce. Może się okazać, że wcale nie będą tacy zadowoleni z naszej pomocy. Bo no teraz kto ich będzie bronić, pewnie powiedzą przed kozłoludami. Dobra. Znaczy ja mogę sobie kogoś tutaj wskrzesić. Bo jak się rój pojawia, to niestety nie za bardzo jest taka możliwość. Dobra, jeszcze jeden mag. Okej, jest git. Dobra, do Upiorczyska w takim razie. Daleko to? Sarenki. Ja to współczuję tym zwierzątkom, słuchajcie, jelonkom i tym podobnym, które tutaj sobie hasają w okolicy. Masakra, wyobraźcie sobie, no wszędzie potwór na potworze. Jak one w ogóle tutaj żyją? No, chyba, że potwory ich nie atakują, w co raczej wątpię, ale okej. Co tu się stało? Kodeks. O, może w końcu jakiś fajny. Fajny! Dobra. No tak, ale to jest, wiecie, to daje dla krwawej lancy, to ma ulepszenie i to jest duży plusik z tego powodu. Kurczę, no z jednej strony krwawa lanca jest mocniejsza na tym, ale liczą się też ogólne obrażenia, więc nie mogę patrzeć, że to są, wiecie, fajne, unikalne przedmioty. Będę inwestować tak, żeby te obrażenia szły na razie w parze jak najbardziej. Jak się mają rolnicy? Siofra twierdzi, że zew ucichł, ale wciąż jest słyszalny. Nie uleczyliśmy ich. Zatrzymaliśmy postępy choroby. Nigdy by do tego nie doszło, gdyby druidzi nie zaniedbali swych obowiązków. Zostanę tutaj i nauczę ich, jak z tym żyć. Jestem im to winien. Dziękuję ci za pomoc. Nie ma sprawy, mój drogi. Nie ma sprawy. Cieszę się, że mogłem pomóc. Wyjątkowo ciekawe zadanie, pokazujące, że zwykli ludzie mogą się przeobrazić w coś takiego. Masakra. Dobra, tutaj musimy zanieść tomy historii. W sumie można to zrobić, ale w pierwszej kolejności udamy się do miasteczka po to, żeby zobaczyć, na co mogę wydać moje, nie wiem, na przykład obole, może na coś fajnego, może coś dobrego się trafi. Kto to wie, tylko gdzie to się, czekajcie, łaziło. Dobra, tutaj mamy alchemika, super. Zaraz, to tak, to już mamy, to mogę wykonać, super, lekka mikstura leczenia. A czym ona się różni? A, że przywraca natychmiast więcej zdrowia, super. Nada się. Tutaj bo to jeszcze poziom jest wymagany, zobaczcie.
Dobra, eliksiry 16 na 16. A, i tutaj właśnie, bo ja zbieram trochę tych eliksirów. W sumie jakoś nie patrzyłem specjalnie, co, na co mogło się przydać. Skraca czas odnowienia. No, dobre rzeczy. Materiały rzemieślnicze tutaj mamy chociażby. No tak, ale masakra, jeżeli chcę więcej dobrych miksturek, to niestety musimy zwiększyć poziom niech wobec tego. Tado ci sprzyja. Kto? A, Tado, dobra, dobra, okej, okay, okej, okay, już nic. Dobra, co my tu mamy? Czujesz to? Kurkuma, imbir, szafran. Dzięki tym przyprawom nawet dania ze Skosglen są pyszne. Ale obrażasz ich dania. Nie we wszystkim. Masakra. Dysponuj wspaniałymi przykładami. Dobrze, dobrze, dobrze. Dysponuj, dysponuj. Tutaj mamy pierścienie i amulety. Ale raczej nie będę kupować za jakieś grube hajsy tego. Najwspanialsze klejnoty w sanktuarium. Tak jest, klejnoty w sanktuarium, bla, bla, bla. Dobra, co my tu mamy? Dostarczyciel kuriozów. A, to tutaj chyba chciałem przejść, prawda? Dokładnie. Odrobina ryzyka nigdy nie zaszkodzi. No i pytanie, na co mogę wydać moje obole, bo nie mam wcale ich tak dużo już w tym momencie. Czekajcie, bo... Może kosa. Może kosa, może... No właśnie, dobre pytanie. Czapkę mamy w miarę dobrą, wydaje mi się. Dobra, zainwestujmy w kosę. Raz, dwa... I lipa. A czapka? O Jezu, same jakieś dziadostwo dostałem. Dobra, nie warto, nie warto. Znaczy czasami warto. Tym razem okazało się, że niestety, że nie warto. Ech, no cóż. Cóż, 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 bywa i tak. Dobra. Więcej niż podkowy i gwoździe. Tak. Dobrze to wykorzystaj. Dobra, wykorzystamy, dobrze. Fajnie, że udało się tutaj ogarnąć co nieco. Ej, a tu mamy coś. Tam coś mamy, zobaczcie. Tak jakby zadanie było przy skrytce. Nie wiem, o co chodzi, ale wypadałoby się rozejrzeć i sprawdzić. Czy to o tobie mowa? Nie, z nim już rozmawiałem. Archoncka baskinia nieposłuszeństwa. Okej. Przenieść do ekwipunku brakujące. A może to po prostu jakoś automatycznie mi się wzięło? Być może. To jest trochę gorsze w sumie, ale... Plus 8 do wszystkich współczynników. Kurczę, wydaje się być tak całkiem niezłe. 432. Ej, może założymy to mimo wszystko. Niech będzie. Czyli być może dostałem to, nie wiem, z zadania, czy coś w tym stylu i na przykład zostało automatycznie przeniesione. Szlachetne futra, miękkie skóry, lecznicze zioła i rzadkie minerały. Wszystko przeznaczone na handel. Fajnie. To fajnie, że wszystko przeznaczone na handel. Bardzo spoko. Natomiast ja na razie handlować nie chcę. A, miałem odłożyć rzeczy do skrytki. Oczywiście zapomniałem. Ale to jest teraz... teraz nieważne. Udamy się jeszcze, żeby ogarnąć, o co chodzi z tymi kronikami. Natomiast to zrobimy, moi drodzy, już na spokojnie w kolejnym materiale. Jeżeli ten się podobał, to koniecznie pamiętajcie o tym, żeby strzelić lajka. Pamiętajcie o subskrypcji. A my widzimy się wkrótce w kolejnym odcinku z Diablo 4. Do zobaczenia więc i do kolejnego. Cześć i czołem i na razie. Hej!